czwartek, 13 stycznia, godzina 18.29 czasu polskiego, godzina 20.29 czasu tureckiego. Kłaniam się Państwu bardzo nisko, Emil Kamiński. To jest pierwszy odcinek Studia Belek. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest drugi trener Jagiellonii Białystok, członek Galerii Sław Jagiellonii Białystok, człowiek, który rozegrał 242 mecze w barwach Jagiellonii na poziomie ekstraklasy, członek klubu 300. No Rafał, można by trochę tych Twoich tytułów powymieniać. Mówiąc krótko, Rafał Grzyb. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję za tak miłe przedstawienie mojej osoby. Myślę, że to nie do przesady, spokojnie. Rafał, jesteśmy, można powiedzieć, już po pierwszym tygodniu treningów od powrotu Jagiellonii Białystok do treningów. Jakbyś ocenił, jakbyś określił ten czas? Wiadomo, że sporo zmian zaszło w tym czasie przy Jurowieckiej. Najważniejsza, oczywiście dotycząca zespołu, jest taka, że jest nowy szkoleniowiec Piotr Nowak i na konferencji prasowej mówił o Tobie, że Ty jesteś legendą tego zespołu, że on sobie nie wyobraża tej drużyny bez Ciebie. Jak to odebrałeś, te słowa szkoleniowca? Znaczy, patrząc na pewno pod kątem tych wszystkich zmian, oczywiście zaszło ich troszeczkę, nie ma co tutaj ukrywać. Nowy trener, ja oczywiście dziękuję za tak miłe słowa w wykonaniu, można powiedzieć, też takiej legendy polskiej piłki, bo jednak myślę, że trener osiągnął zdecydowanie więcej niż ja i to ja powinien chyba bardziej w tym kierunku uderzać niż trener, ale mimo tego jest mi naprawdę niezmiernie miło. Podchodząc do tego wszystkiego, do tych wszystkich zmian, na chwilę obecną wiadomo, że trener jest na etapie poznawania wszystkich zawodników. Kształt tej drużyny nie uległ jakichś większych zmianom. Oczywiście nie ma z nami wcześniej anonsowanych, czy to Bartka Kwietnia, czy Błażeja Augustyna. Pozostała kadra praktycznie jest niezmieniona. W rozmowach z trenerem powiedział wprost, że on najpierw musi zobaczyć obecnych zawodników, dopiero wtedy będziemy rozmawiać o ewentualnych wzmocnieniach i na chwilę obecną ten proces poznawania drużyny ruszył. Ruszył na pewno pełną parą, bo nie ma co ukrywać, że zaczęliśmy z grubej rury i na chwilę obecną to kontynuuje. Trener po przyjeździe do Belek mówił, że to, co czeka drużynę tutaj w Turcji, to jest praca, praca i jeszcze raz praca. I wydaje się, że nie były te słowa rzucone na wiatr, zważywszy na fakt, że od wtorku codziennie po 3 treningi. Dzisiaj był chyba jeden taki wyjątek, że nie było tego porannego biegania. No zresztą jesteście z nami też i na bieżąco obserwujecie, widzicie, jak to wygląda. Rzeczywiście tych jednostek treningowych jest sporo, ale to nie znaczy, że one muszą być jakieś bardzo obciążające. Każda jednostka przeznaczona jest na zupełnie coś innego. Te 3 treningi oczywiście są, tak jak wspomniałeś wcześniej, są faktem. Chłopaki ciężko pracują, odczuwają już zmęczenie, ale to na pewno, to jak wspomniałem wcześniej, jest to wstęp do tego wszystkiego, co trener ma zamiar w jakiś sposób zbudować tej drużynie, zmienić coś, formę treningową, dlatego też takie, a nie inny sposób przygotowań. Trener wiele razy podkreślał, że to jest bardzo młoda drużyna, w której jest, no, jako że jest młoda, jest sporo młodzieży. Bodajże 15 młodzieżowców przyjechało tutaj do Belek. Jak Ty patrzysz, jak oni sobie radzą z tymi pierwszymi, co by nie mówić, niełatwymi dniami zgrupowania, kiedy te obciążenia są dosyć duże? No nie ma co ukrywać, że każdy z nich, niezależnie od tego, czy to młody, czy starszy zawodnik, odczuwają już lekkie zmęczenie, bo te jednostki treningowe na pewno się nakładają. Młodzież, powiem tak, że radzi sobie dobrze i w sumie nie oczekiwaliśmy innego rezultatu. Przychodzi nowy trener, wiadomo, że każdy z nich będzie się chciał pokazać i nawet mimo zmęczenia będą próbowali przede wszystkim udowodnić, że to zmęczenie może nie ma jakiś na sposób wielkiego wpływu na ich dyspozycję. Bardziej obawialiśmy się tu tych młodszych zawodników typu Janek Faberski czy tutaj Kuba Lewicki, bo jednak oni nie trenowali praktycznie z nami w ogóle, to obciążenie mieli czy to w zespołach juniorskich, czy też w rezerwach, na pewno inne. Dlatego też troszeczkę tu w jakiś sposób tych zawodników mamy pod taką większą obserwacją, indywidualnie troszeczkę dobieramy dla nich obciążenia, żeby też nie przeciążyć, nie spowodować u nich jakichś urazów, kontuzji, już takich rzeczy. Zawsze jest taką dyskusją, w jaki sposób powinno się wprowadzać młodych zawodników.
czy w jaki sposób wy jako sztab szkoleniowy podchodzicie do nich? Czy w odpowiedni sposób dozujecie im te obciążenia, o czym mówiłeś przed chwilą w kontekście czy Kuby Lewickiego, czy Janka Faberskiego, czy jednak po prostu traktujecie ich jako pełnoprawnych członków pierwszego zespołu? Znaczy, nie, to oczywiście przyjechali tutaj wszyscy razem, stanowimy jeden trzon, jedną drużynę i tu nie ma jakiejś tam sytuacji takiej, że oni są zupełnie gdzieś odseparowani, gdzieś z boku. Są pewne jakieś momenty bądź elementy w treningu, w których po prostu ich, czy to fizyka, czy nawet sposób prowadzenia treningu nie pozwala na to, żeby ich wrzucić w pełne obciążenia. Dlatego, że oni może nie dość często, ale są gdzieś, czy czekają z boku, czy mają jakieś ćwiczenia zastępcze w celu zredukowania tego obciążenia, które, tak jak mówiłem wcześniej, na pewno będzie się nakładało. Oni też to będą odczuwać i chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby nie zabić ich, przynajmniej tej radości na chwilę obecną z tego, co do tej pory robi. Trener dzisiaj po porannym treningu żartował, że skoro jeszcze piłkarze dają radę śpiewać, to znaczy, że te treningi nie są tak ciężkie, chociaż sam podkreślał, że dzisiaj była chyba ta najtrudniejsza jednostka treningowa od początku przygotowań. Znaczy według nas oczywiście, tak? Kwestia tego, jak odczuwają to zawodnicy, bo do tej pory tych jednostek już parę było i każda jednostka miała jakiś tam swój cel. Dzisiaj był zupełnie cel przygotowany pod typową taką wytrzymałość, bym powiedział, specjalną. Jednostka motorycznie, jeśli chodzi o bardzo wymagająca. Wiadomo, atmosfera, jeżeli jest dobra atmosfera, to nawet przy zmęczeniu, przy takim krótkim okresie regeneracji ta chęć w zawodnikach musi być, tak jak wspomniałem wcześniej, jako jedna drużyna, niezależnie od tego, w gorszych, lepszych momentach musimy się wspierać. A tutaj widać, że nawet mimo tego, że w jakiś sposób drużyna jest zmęczona, no jeszcze trochę radości w tym wszystkim też musi być. No nie możemy tak, że wrzucimy wszystkich do jednego wora i macie tylko zasuwać. Trochę radości i zabawy wokół tego też musi być. Jest pytanie z czatu, pytanie od Dariusza. Czy Janek Faberski zadebiutuje przed 16 urodzinami w Ekstraklasie? Ja może trochę bardziej może rozwinę to pytanie, czy twoim zdaniem jest szansa, żeby jeszcze w tym sezonie Janek zadebiutował na najwyższym poziomie rozgrywkowym i jak oceniasz umiejętności tego chłopaka? Bo wiadomo, fizycznie no to jest taki trochę wróbelek. Taka trochę budowa bardziej, nawet bym powiedział, jakiegoś młodzieńca, czy nawet dojrzewającego nastolatka, ale kiedy patrzy się na niego na boisku, widać w nim taką piłkarską bezczelność, że on nie patrzy, czy gra przeciwko, nie wiem, Pospisilowi, Cyru, czy rówieśnikowi, po prostu dla każdego mam wrażenie, jeżeli chodzi o same granie, jest po prostu tak samo no, bezczelny i bym powiedział bezwzględny. Tak, to wystarczy, że wpiszemy gdzieś w YouTubie, czy gdziekolwiek, zobaczymy umiejętności tego chłopaka, no nie ma co ukrywać, że pod względem technicznym jest na bardzo wysokim poziomie. Jeśli chodzi o jego dribbling i swobodę grania z piłką, no to ma bardzo duże predyspozycje. Tak jak wspomniałem wcześniej, ta filigranowość jest widoczna. No i my bardziej też się obawiamy kontuzji, czy nawet kontaktu bezpośrednich z zawodnikami, bo wiadomo, że tutaj nakłada też się troszeczkę to obciążenie, zmęczenie. Zawodnicy czasem nie do końca kontrolują swoją odległość od tego i no, musimy go mieć troszeczkę pod bacznością. Nie patrzymy na to pod tym kątem, że on sobie nie da rady. On sobie bardzo dobrze daje radę, ale no nie ma co ukrywać, że jednak ta siła fizyczna w naszej polskiej ekstraklasie ma duże znaczenie. Obserwujemy go, patrzymy na jego rozwój, ale czy będzie jakaś możliwość debiutu? Nie wiem, ciężko mi to określić. Na chwilę obecną myślę, że takiego czegoś nie ma. Jego rozwój jest dla nas w tej chwili najważniejszy i nie przewiduję na chwilę obecną. Mówię to sam za siebie oczywiście. Ja nie mówię tutaj w postaci tego, co trener będzie o tym myślał, ale moim zdaniem dla tego chłopaka byłoby jeszcze troszeczkę za szybko. Są dwa pytania dotyczące oczywiście transferów. Wiadomo, trener na konferencji mówi oczywiście o trenerze Nowaku, na konferencji podkreślał, że na początku chce się zapoznać z potencjałem drużyny, chce ją dobrze poznać i dopiero wtedy zapewne będzie coś tam decydował w kontekście ewentualnych ruchów, ale zapytam Ciebie, jako już osobę, która jest trochę w tym sztabie szkoleniowym, na jaką pozycję Twoim zdaniem są potrzebne obecnie wzmocnienia? Czy na razie ucinasz się od tego typu dywagacji i po prostu czekasz, co przyniesie okres?
To znaczy, nie, oczywiście, bo rozmawiamy wspólnie razem, podejmujemy jakieś decyzje, ale to myślę, że ja tu nie chcę wybiegać, wychodzić przed szereg, to są takie sytuacje, o których to musi powiedzieć pierwszy trener. Ja nie będę tu się w żadnym wypadku wypowiadał z tego względu, że jest pewna kolejność osób, które w tym klubie zarządzają i akurat tutaj myślę, że trener Wag jest do tego odpowiednią osobą, żeby na temat wzmocnień się wypowiadać. Rozmowy, wspólnie rozmawiamy na ten temat, ale tak jak wspomniałem już wcześniej, trener w pierwszej kolejności chciał zobaczyć zawodników, których posiada, wokół tego robić ewentualnie jakieś korekty. Odcinam się zupełnie od tego, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Jasne, czyli na razie czekamy, co przyniesie życie. Masz już dosyć spore doświadczenie, nie tylko zawodnicze, ale także trenerskie, no bo jednak już, można powiedzieć, terminowałeś u paru szkoleniowców. Sam też zresztą pełniłeś przez jakiś czas funkcję pierwszego trenera Jagiellonii Białystok. Czy ten okres przygotowawczy, który teraz przerabiacie, jakoś znacząco różni się od tego, co się działo, nie wiem, czy za trenera Petewa, czy za trenera Mamrota, czy za trenera Zająca? Jak każdy obóz przygotowawczy, przyjeżdża się tutaj, żeby popracować. I z każdym trenerem, niezależnie od tego, z którym nie miałem przyjemności pracować jako zawodnik czy jako trener, no nikt nie powie, że jedzie do Turcji po to, żeby wypoczywać na plaży, leżeć i miło spędzać czas. Każdy tu przyjeżdża w jakimś celu. Ten cel jest prosty. Tak, przygotować drużynę, żeby ten okres wiosenny wykorzystać na maksa. Po prostu dążyć do zwycięstw. I nie ma co tutaj ukrywać, że niezależnie od tego, jak nie będziemy trenować, co będziemy robić, i tak weryfikacja przychodzi bardzo szybko, bo można powiedzieć, że już za niecałe tam 4 tygodnie mamy pierwszy mecz. Nawet nie, może być 3,5 tygodnia, tak? Tak. Także tu będziemy mieli weryfikację. Każdy z trenerów będzie zawsze mówił, że daliśmy się maksa, trenowaliśmy na maksa, ale to, tak jak mówię, na chwilę obecną trenujemy ciężko, nie ma co tutaj ukrywać. Wiadomo, że dobór środków treningowych czy sposób prowadzenia tych treningów, każdy z trenerów ma inny, ale jest to... Wszystko jest praktycznie podobne. No wiadomo, że jeden lubi więcej jakichś tam gier, drugi bardziej ćwiczeń strzeleckich, trochę biegania, no to ciężko mi określić. Na pewno mogę powiedzieć tylko tyle, że trenujemy ciężko. Kolejne pytanie z czatu. Tak, nawet jest kilka pytań z czatu. Pytanie od Karola Kopiczki. Czy brak jednego asystenta jest uciążliwy? Chodzi oczywiście o sytuację, która miała miejsce z Markiem Wasilukiem, który, można powiedzieć, tuż przed wylotem do Turcji jednak zadecydował, że pozostaje w Akademii, no i siłą rzeczy zrobił się wakat u Was w sztabie szkoleniowym, przynajmniej tutaj na czas zgrupowania. Czy to jest dla Ciebie jakieś uciążenie, czy to jest uciążliwe obciążenie jakieś dla Ciebie, ewentualnie dla Was jako dla sztabu szkoleniowego? Znaczy, czy uciążliwe? Myślę, że tu nie chodzi o uciążliwość, bo to my sobie poradzimy nawet ich dwóch przygotowanie treningu, tylko bardziej chodzi o obserwację zawodników i sposób wykonywania czy danych ćwiczeń, czy na przykład obserwację zawodników pod kątem ewentualnych urazów, przeciążeń, rozmowy, bo to myślę, że to bardziej kwestia jest czasem ważniejsza niż sama forma treningu. Stojąc z boku, czy nawet podpowiadając pewne elementy, dadzą więcej niż stanie tylko na środku, obserwowanie, nie odzywanie się w ogóle. I zasada jest prosta, im więcej czasem osób patrzy na to, które mają troszeczkę inny punkt widzenia, no, pozwala na to, żeby ten obraz drużyny, czy też tego, co wykonaliśmy, był spójny. Ta rozmowa też jest do tego potrzebna. No, oczywiście tutaj szkoda, że akurat doszło do takiej sytuacji, ale tak jak mówię, to nie jest jakiś tam problem w samej formie przygotowania treningu. Bardziej tak jak mówię, to jest związane z obserwacją i ewentualnym wyciąganiem innych wniosków z czegoś, bo to tak jak mówię, każdy ma inny punkt widzenia. Kolejne pytanie dotyczące w sumie sytuacji, która dzisiaj spłynęła do nas z Białegostoku, bo jak pewnie już wiesz, Wojtek Kobeszko złożył rezygnację z spełnienia funkcji trenera drugiej drużyny. I jak Ty oceniasz pracę wykonaną przez trenera Kobeszkę? Pyta Kamil Sawczuk. Znaczy, patrząc pod kątem Wojtka, oczywiście szkoda, że taka osoba opuszcza swoje, jak to powiem tak, stanowisko u nas akurat w drużynie. Przez te kilka ładnych lat na pewno wychował sporo grupę zawodników, którzy czy to przeszli do później do piłki seniorskiej, czy też
choćby nawet debiutowali w Ekstraklasie. Duże doświadczenie jako zawodnik, również, jakby powiedzieć, legenda naszego klubu. Dlatego też tym bardziej szkoda, że taka osoba, no nie wiem, no ciężko mi też, nie rozmawiałem jeszcze z wojskiem, ciężko powiedzieć, jeśli chodzi o powody rezygnacji, ale widocznie musiał mieć jakieś poważne powody, żeby takiej decyzji dokonać. Mhm. Rafał, w sobotę, tak usiedzimy to, w sobotę jest sparing, pierwszy sparing Jagiellonii tutaj w Turcji. Oczywiście zapraszamy Państwa do śledzenia tego meczu, kanał Jaga TV. Sobota, 15 stycznia, godzina 9 rano czasu polskiego, 11 czasu tureckiego. No właśnie, ten pierwszy sparing, czy Wy w ogóle go w jakikolwiek sposób będziecie traktować jako, nie wiem, jakikolwiek wyznacznik na dobór składu na mecz z Termaliką, czy po prostu dla Was to jest jednostka treningowa i nic więcej? Jednostka treningowa, która ma na celu sprawdzenie tych elementów, nad którym pracowaliśmy w tym obecnym okresie. Jeśli chodzi o skład, to myślę, że nie ma co tutaj szukać. Większość zawodników zagra, tak przypuszczam, 45 minut. Oczywiście nie rozmawialiśmy jeszcze konkretnie na ten temat, ale z tego, co już gdzieś wcześniej wymienialiśmy jakieś poglądy na ten temat, to myślę, że to w ten sposób będzie wyglądało. Nie ma co przywiązywać się w tej chwili do nazwisk, bo tak jak mówię, ten okres jest tylko i wyłącznie po to, żeby trener mógł zobaczyć i ocenić zawodników, których w tej chwili są w naszym jakby kręgu zainteresowań. Przeznaczone będzie na to, żeby konkretnie sprecyzować sobie, czy to było jakieś ewentualne pozycje, przekonać się o tym, czy rzeczywiście ta młodzież, którą zabraliśmy, czy jest jeszcze gotowa do tego, żeby dalej rywalizować z tymi starszymi chłopakami. Tak, tak. Uspokajamy, sparing jest w sobotę, nie w piątek. Tak doszło więc do pewnych zmian, także tak, tutaj akurat w sobotę o godzinie 9, tak jak tu było przedstawione, tak, godzinie 9 polskiego czasu. Tak więc jak już w takim razie także zmiana rywala nie ma dla Was większego znaczenia, czy gramy z Węgrami, czy z Azerami, czy byśmy grali, nie wiem, z Czeczenami, czy z czymkolwiek innym. Nie, tu nie ma nawet o czym gadać, niezależnie z kimkolwiek byśmy nie grali, czy to byłby rywal z górnej półki, czy z dolnej, proces przygotowania do tej gry kontrolnej jest identyczny, także tu akurat się nic nie zmienia. Czyli się nic nie zmienia. Rafał, dzisiaj jest już tradycyjne, można powiedzieć, racowisko w wykonaniu naszych kibiców. No i kibice dopytują, czy będziecie śledzić. Na żywo pewnie raczej będzie ciężko, ale domyślam się, że chyba jak już pojawią się materiały z Białego Stoku, to pewnie wszyscy usiądziecie, żeby podziwiać to, co... Dokładnie tak, jak było identycznie w zeszłym roku, także pod tym względem, tak jak my możemy liczyć na kibiców, oni mogą liczyć na nas, że na pewno to obejrzą. Łukasz pyta, a propos Bartosza Bidy. Wiadomo, że jest kontuzjowany, że jeszcze cały czas zmaga się z tym urazem, którego doznał w meczu z Rakowem. Czy jest szansa, że Bartek dołączy do nas jeszcze tutaj do Belek? Ostatnie informacje z wczoraj. Bartek miał mieć jakieś albo w piątek, albo w sobotę prawdopodobnie takie badania już kontrolne i być może w przyszłym tygodniu na nas wyjdzie. Czyli jest szansa, że będzie to szansa, normalnie. Jeżeli oczywiście do tego czasu nic się nie wydarzy i doktor wyrazi na to zgodę, myślę, że w przyszłym tygodniu Bartek będzie u nas na treningach. Mhm, okej. Okay. Dobrze, szanowni Państwo, jako że zbliża się godzina 19:50, a za pół godziny rusza racowisko, tak więc nie chcemy tutaj przedłużać naszego studia. Rafał, dziękuję Ci bardzo. Również dziękuję. Za czas poświęcony nam, za czas poświęcony kibicom. Dziękujemy Państwu za pytania, za to, że byliście z nami podczas tego odcinka. Przypominam, sobota, godzina 9:00, gramy sparing z drużyną z Azerbejdżanu. Zachęcamy do oglądania. I bądźcie z nami, bądźcie z Jaga TV. Pytaliście o to, czy będzie Familiada. Rafał, jak rozumiem, po raz kolejny już jako tradycyjny. Nie? Już nie. Już do trzech razy nie wchodzi się do tej samej rzeki. Oj tam. Mylę się? Tak. Nie. Tak, a jeszcze Arkadiusz Szczęsny. Panie trenerze, czy jest trener gotowy na gierkę wewnętrzną? Jeżeli pan kierownik nie będzie grał, to jestem. Ciekawe. Ciekawe, dobrze. Wszystkiego dobrego wszystkim oglądającym nas na tym streamie, wszystkim, którzy będą nas później oglądali jeszcze. Życzymy
ciekawych wrażeń podczas dzisiejszego racowiska. Niech, no, niech Białystok rozświetli się na żółto-czerwono. Kłaniamy się bardzo nisko z belek. Moim gościem był Rafał Grzyb, Emil Kamiński, Jaga TV. Do usłyszenia, do zobaczenia.